Cześć kochani, tu Sylwia, Shiny Syl, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj coś całkiem innego. Będą stylizacje, będą Cyryla oceny, ale nie będzie zakupów. Ha! Więc co ja tutaj wymyśliłam? Obserwuję wiele lasek na YouTubie, w sensie subskrybuję ich kanały, na Instagramie i pomyślałam, hello! Odtworzymy ich stylizację. Jest bodajże 10 kanałów na mojej liście i na każdej laski weszłam na Insta, wybrałam jedną stylówkę i Cyryl będzie to oceniał, kto zrobił to lepiej, czy w ogóle jest to udana stylówka, jak ja w tym wyglądam. I zachęcam też gorąco Was do pisania, który z tych kanałów lubicie. Może możecie polecić mi jeszcze jakieś inne, no i piszcie, która stylówka podobała Wam się najbardziej. Jeśli ten pomysł Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. Zachęcam też nowe osoby do subowania, będziecie mieć wtedy powiadomienia o różnych poradnikach, vlogach i tak dalej, o wszystkim, co się będzie działo tutaj na tym kanale. No i co? Cyryl, coś jeszcze muszę dodać? 3, 4, zaczynamy! Pamiętajcie, że linki do wszystkich kanałów dziewczyn będziecie mieć w opisie i zaczynamy od Sterli, która ma taką talię i taką figurę. Wow! No. Wow! Zobaczyłem sobie tę talię. To jest możliwe? Nie wiem. Mieć taką talię? Nie wiem, ja takiej nie mam. Znaczy ty też masz mega dobrą talię. Ale nie mam takiej. Więc nie wiem, jak ja się będę musiała tu nawyginać, jak się tak wygnę tak, to może chociaż będę trochę podobnie wyglądać. No, zaraz zobaczycie, przebieram się. Ona siedzi, więc ja też się tak wypnę. I to są Cyryla spodnie, są trochę za duże. Dostała ode mnie na Mikołaja. I co? No wyglądasz bardzo fajnie, tylko że Sterla ma odkryty brzuch, ty nie. Pewnie dlatego, że ona ma się tym pochwalić. Nie, ale serio, u ciebie też nie jest najgorzej, naprawdę. To, jak to wyszło? No wyszło, chciałeś dobrze, a wyszło jak zwykle. Ale podstawowy jest błąd, że ona ma wszystko na odwrót. Torebkę na drugiej stronie i jest odwrócona w ogóle w drugą stronę. To jest nie ta noga, nie ta ręka, ręka, noga, mózg na ścianie. O! I co? No wiesz co, jakbym porównywał zdjęcie z rzeczywistością, to bym powiedział prawie jak i wiesz, beka z prawie jak. Nie, ale ogólnie jest bardzo fajnie. Tak? Bardzo dobrze wygląda. Ale podoba Ci się taki styl? Bardzo mi się podoba. Czemu Ty wcześniej tak nie chodziłaś? Ale jeszcze wyżej musisz ten top. Jej się... Tak, no patrzę na zdjęcie, porównuję. No ale ja tak nie wyjdę na dwór. Nawet latem. No ona też nie wyszła na dwór, siedziała na krześle. Ale ja tak wiesz, to jakby myślę w rzeczywistości, nie? Stań jakoś tak wiesz bardziej. Podoba mi się. Tak? Mhm. Dobra. Daję plusa. Sterla, jakie jest Twoje zdanie? Sterla, daj znać. A ja w ogóle mam takie spodnie czerwone, już swoje. To je widzieliście we vlogach, więc mogę się tak przyodziać. Ode mnie masz łapkę w górę za tę stylizację. Dzięki! No to teraz dokąd się udajemy? Alicja Czarodziejka. I w ogóle ona ma fryzurę ciemnego boba, którego ja nosiłam przez lata, więc swój ziom. A to będzie bardzo ciekawe, bo już widzę tutaj z Instagrama, że ona ma zupełnie inny styl niż Sterla. Tak. Więc zrobisz taki przeskok. No i mamy tutaj moje ulubione plisy w połączeniu z Agri Sneakersami. Niestety nie mam takiego swetra, który by opadał mi tak bardzo na ramię, więc muszę tak trochę tu przyoszukać. Wiesz co, nie masz też takiej spódnicy, już moje czujne oko fotografa od razu to poznało, bo ona ma białą, a ty masz beżową. A bo widzisz, bo ja zrobiłam na odwrót kolor. A. No. No bo jak odtwarzam, no to nie mam identycznych ciuchów, nie? Jak wszystkie laski. Boże, kamień z serca, że nie pojechałaś specjalnie po to do sklepu, żeby kupić, wiesz. No bo to nie o to kaman w tym filmie, chodzi o to, żeby w szafie coś wynaleźć, a nie kupować nowe. A to mnie cieszy taka koncepcja, no. Wiesz, że nie pojawił się karton. Dlatego kochani, dajcie znać, jeżeli Was też cieszy ta koncepcja, to będziemy to cisnąć dalej. Uważam, że Twoja stylizacja jest równie udana, mimo tej drobnej zmiany. Także jestem na plus, jestem na tak. No to też chyba jest to, że Ty wybierałaś fajne dziewczyny, które mają fajne stylizacje. No bo ja obserwuję same fajne. Ale jedno, co mi się rzuca w oczy, to buty. Ty masz buty marki Zara. A ona ma buty marki Balenciaga. Pocisnęła Alicja, wyczarowała. Nie wiem, ja może też będę musiała je kupić. Mój portfel mówi, nie kupuj Balenciagi. Mój też tak mówi, a my mamy wspólny. A, to jest ten sam portfel. Tak, to jest dokładnie ten sam. No więc ja jestem na tak i jeśli chodzi o pierwotne zdjęcie i Twoją interpretację, jestem ciekaw jak Alicja. się wypowie w tym temacie. No, jeśli się wypowie. Niechaj twoje widzki i widzowie dają znać. Mi się podoba. A ja jeszcze tutaj coś wam powiem, że to jest w ogóle ekstra opcja do spódnic wtykać sweter, bo jeżeli on nie byłby wytknięty, to by wyglądało źle, bo byłby za długi. Lepiej tak, niż wtykać nos w nie swoje sprawy. Jeśli już coś musicie wtykać, to wtykajcie sweter. I kolejne będą laski z Love and Great Shoes. Bardzo ładny Instagram. Piękny, takie beżowe barwy, super. I akurat tutaj są dwie dziewczyny, Justyna i Kasia, i padło na stylizację Kasi. No od razu się rzuca w oczy, że nie masz okularów. Jak to? Jak to nie mam? To pierwsza uwaga, druga stoisz, a nie jesteś w ruchu. Jakbyś tak mogła bardziej iść. No. W stronę słońca. Akurat zaczęło świecić. No i masz zupełnie inną torebkę. Ogólnie... No, znaczy ja wiem, że to jest... Ona ma biały płaszcz, jak marynarkę w prążki. No właśnie, widzisz, sama zauważyłaś różnicę. Więc po co przepłacać? Nie no, no nie mam białego płaszcza. Piękny jest, ale nie mam. Ja bym się bała białego płaszcza. Szczególnie z Oliwierem. Wiecie, jak się bierze małe dziecko na ręce, to się różnie kończy. Bardzo fajna stylizacja, ale chyba mi się torebka nie podoba, którą dobrałaś. Tak? Mhm. No chciałam, podobnie jak ona, mieć takie, wiesz... klekoczące. Aha. Tak. Słuchajcie, no to... jestem facetem, a nie specem od mody. No, żona prosi, weź ocen. Ja mówię, nie znam się, to się wypowiem. Ale wiecie, co z tego może być. No i stylizacja bardziej mi się podoba. No. Jej bardziej? Tak. A twoja mi się podoba, ale torebka mi tu w ogóle nie pasuje. No to teraz Radzka. Radzka radzi tobie dobrze w tym. No to zobaczymy, co ta Radzka tu wyradzi. Nie widzę żadnej różnicy. Zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzynę łowną. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Uważam, że jest dokładnie tak samo. Tylko, że jej pies jest taki bardziej żywy. Ty chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Zupełnie inna stylizacja niż jej. Jakby widzę bardzo mało podobieństwa. Co ty? Znaczy pewnie głównie przez kolor płaszcza. No. Ale ja się tutaj sugerowałam krojem, że oversize'owy. Więc tak, w kategorii czy wygląda podobnie, nie. Więc dałbym ci takie 2 na 10. Golfik identyko. Więc dałbym ci takie 3, 2 na 10, czy wygląda podobnie. Za psa mi się należy. Tak. Dostajesz plusa za kreatywność. Jak na sprawdzianie, wiesz. Piszesz zupełnie nie na temat, ale plusa za kreatywność. No natomiast stylizacja sama w sobie jest bardzo ciekawa. Masz koczek jak Radzka. Nie wiem co powiedzieć. Z zadania się nie wywiązałaś. Chodzę do kolejnej osoby w takim razie. A pies zdech, czy co? Śpi. To jest komenda, pies z dechem śpi. I teraz bierzemy Olciak na tapet i tu będzie naprawdę ciekawie. Nie mów, że masz taką sukienkę jak na tych fotach u góry. No nie mam, anielską. Bo tu jest naprawdę sexy Olciak. Siema, jestem Olciak. Trochę jesteś, a trochę nie jesteś. To Boże, co za... Do czego by się tu przyczepić? Do czego by się tu dowalejsz? To zaczynając nie od ubioru, to... Olciak ma lepsze nogi niż ty. No może i ma. No inne buty. No bo buty są twoje. Nie, no to nie jest podobna stylizacja. No ej, no serio, nie jest podobna. I ona nie ma kuferka. Bo ja ci wszystko wytłumaczę. No dobra. Jest czarna bluza z frędzlem, jest krótka spódnica, jest krótka, jest torebka na krótkim pasku, który jest w innym kolorze niż torebka i są ciężkie buty. To no jestem Olciak, no cywil. Ja nie rozumiem, czy ty nadal myślisz, że to jestem ja, jak jestem teraz Olciak? Gdzie jest Sylwia? Sylwia, shiny, hej! Mów mi Aleksandra! Spódniczka jest najlepsza ze wszystkiego, ale oryginał znacznie, znacznie lepszy. Także Olciak super! Dzięki Olciak, zrobiłaś mnie! Dajcie Sylwii łapkę w górę na pocieszenie. Dajcie Sylwii łapkę w górę za Olciak. O jeny, widzę, że im dalej w las, tym gorzej! Planeta stylu. No, też ładny Instagram. Jestem gotowa. Bardzo mi się podoba. Tylko nóżka do przodu, tamta, torebka na drugą rękę. A to aż tak ma być podobnie. No oczywiście, że tak. Tu się pochyl. Bardzo podobnie. No czapeczka trochę inna, ale czekajcie, czekajcie. Ja wiem, że to nie muszą być te same rzeczy. Bo co to za sztuka ubrać się podobnie w to samo? To nie o to chodzi. Bardzo udany plagiat. To jest bardzo udany plagiat. Jelena Julia jest taka ładna, wiesz co? O Boże, jaka ładna dziewczyna. No. Ty też jesteś śliczna. Dzięki. Idziemy dalej. Daisylette. I co ty na to? Mega mi się podoba. W ogóle te pomysły na taką stylówę bardzo za mną chodzą. Znaczy nie żebym ja się tak ubierał. Na golasa trochę. Nie żebym ja wciągnął stanik na siebie, tylko chciałbym widzieć więcej takich stylówek u ciebie po domu. Albo nawet na imprezę. Po domu? Mogłabyś chodzić po domu w samej bieliźnie, ale luźno. Więcej zapłacimy za gaz. I mi się to bardzo podoba, nie wiem czy wy lubicie. Myślę, no bo... żebym wyrwała niejednego darmowego drinka. Oj ty, lepiej uważaj. Wiesz co, no to jest stylizacja dla odważnych. Ja jestem na tak, bo do odważnych świat należy. O, mój ziomeczek. Aż plum plum. Cześć Asia. Podoba mi się ta dokładność z perfumami. Ale widzę, że... Mam nadzieję, że Asia to doceni. Widzę, że nie popatrzałaś na buty Łasi, bo tutaj jest Amerykana, więc przyszłaś boso. Znaczy ja myślałam, że ona też była boso. Na pewno. Asia, daj znać, czy byłaś boso, czy nie. Nas to bardzo interesuje. I jaki miałaś kolor majtek? Znaczy, Asię znam osobiście. I ona lubi chodzić bez majtek na boso. Tego nie powiedziałem. To jest mega fajna, równa dziewczyna. Powiem ci, że lepiej poradziła sobie z zadaniem tej stylizacji. Ale po ogólnie, prostu ty się nie podlizujesz. Jej się podlizuje. Ale ogólnie to jest taki styl, że to z jednej strony jest elegancko, z drugiej tak odważnie. No, bo na boso to wiesz. A ma to w sobie taki, wiesz, ten paryski vibe. Wow. Którego tutaj niestety zabrakło. W sensie u mnie. Tak. Po beret, dobry ziomeczek, Asi, czyli Osipowiczka. Mów mi Kasia. Nie znam Kasi, nie wiem jaką ma twarz, bo na tym zdjęciu jest kobietą bez twarzy. Ja też. No, faktycznie, no. No podobnie, podobnie. Mam powiedzieć, która lepsza, czy nie? Tak. Nie, nie powiem. Czemu? O gustach się nie dyskutuje. No niech ludzie napiszą. Niech ludzie napiszą. To lepiej. A my lecimy dalej. Kolejny ziomuś to Viva a Viva. Ta to też ma super styl. Sama przyjemność. Nie, podoba mi się. Mam na sobie najcieplejsze buty świata. Te UGG. Niektórzy też mówią, że najbrzydsze, nie? No, one są bardzo brzydkie, ale tak wygodne i cieplutkie, że ta brzydota, wiesz, schodzi na drugi plan. A wyszłabyś tak na śnieg? No. W górach byś tak szła, po moście, tylko bez niczego więcej? Tylko szaliczek sobie. Szaliczek. A, nie wszyscy mają szalik. Nie wszyscy? Karolina? Czemu nie miałaś szalika? Gardło chore będzie. I co powie laryngolog? I ty idziesz tak. Idziesz na wprost. Tam te góry. Ty dalej idziesz. Te góry stoją. Ten śnieg pruszy. Ty idziesz. Wracamy do mieszkania, do salonu, do sypialni. Widzę, jedziemy teraz do Mexico. Tak. Cheers my heels! Czy ja mogę zacząć? No. No to uważam, że 10 na 10 odwzorowanie. No bardzo podobnie. Chociaż miałem nadzieję, że weźmiesz jakąś meksykańską stylówę, czyli nic. Sam styl kąpielowy. Bardzo podobnie, słuchajcie, sami ocencie, jak Syl się wywiązała z tego zadania, ale mi się wydaje, a ładnego że... Oliwia ma insta, co? Śliczny, taki bajkowy, nie? No, że z tym Meksykiem wejdźcie sobie, z tej relacji. Od razu mi się zachciało lecieć do Meksyku. No, totalnie. Albo w ogóle gdzieś na wakacje. Oliwia, dlaczego nas nie zabrałaś ze sobą? Mamy dziecko, które ma na imię prawie jak ty. Coś nam chyba się należy. A w prezencie dla Oliwiera od Oliwii nie powinno być jakiś bilet? Właśnie! O, Pink Vixen. To jest mega charakterna laska. I też podróże. Na pierwszy rzut oka rzuca się różnica kolorystyczna. No. Ale jeśli chodzi o sam pomysł, no to podobnie udało ci się. Ej, zobacz, że ja nigdy nie byłam w coś takiego ubrana w ogóle. Faktycznie. Wcześniej. I jak ty to oceniasz? Bo to taka trochę moja metamorfoza. Fajna metamorfoza, tylko nie wiem, bo po prostu wziąłeś swetr jaki masz, długi. Tak. I nie wiem, chyba ogólnie w twoim stroju te kolory, wiesz, do siebie nie pasują, bo buty ale... są jakieś takie brązowo-pomarańczowe. Ale nie mam kurczaki pieczony innego długiego swetra, no a chciałam, żeby było, wiesz, gdybym nie założyła swetra, byś powiedział, tu nie ma swetra. Dokładnie tak bym powiedział. Ale jakbym z nią poszła tak na bibkę, to nie złe siski, co? Teraz, mój ziomeczek, Agasawa. O, to przechodzimy do ludzi dobrze znanych. Widzę, że przygotowałaś okulary tym razem. Tak, żebyś mnie nie zagiął. Nie, no mega podobnie. Po prostu wszystko idealnie odwzorowane. Co ty gadasz w ogóle? No nie, no inna bluzka, inna marynarka, nie od torebki. Czy nasze... Ty lubisz Sawę i się pozytywnie nakręciłeś. Czy nasze role się nie odwróciły? Odwróciły. Sawa jest naprawdę spoko. Tak, bardzo ją lubimy. z ogłoszeń parafialnych. Serio, naprawdę. No ona jest też takim rebelem i widzę, no ty też tak trochę, wiesz, jeszcze raz kopiowało. Ale ja pierwsza miałam tatuaże na palcach. Racja. Tylko, że ja nie mam już ich aż tyle, co Sawa. Sawa pewnie będzie miała pierwsza tatuaż na twarzy. Tak, tak, myślę, że wyprzedzi mnie, jest szansa. No dobra, dawaj kopa. Jeszcze jednego. Ty chodziłaś na karate kiedyś. Na aikido. I teraz mój drugi mega ziomeczek, czyli Lola, znana również jako Lolinda. Nie, tak jeszcze naprawdę to nie, ale jakoś tak mi pasowało. No, vlog Lola, także się przebieram. Powiem tak, jak Lola zajedzie dekoltem, to ja takiego nie mam w szafie, więc poszłam w przezroczystości, chociaż wiesz. Rozumiem, rozumiem. Znaczy chyba jak ubierasz się cała na czarno, to trudno jest zrobić coś inaczej, nie? Tak, żeby bardziej... Co? No w sensie, że, no nie trudno, jest, że trudno jest zwalić sprawę, jak Lola jest cała na czarno i ty się ubrałeś cała na czarno, nie? Racja. Mogłabyś na pomarańczowo się ubrać na czerwono, to by wtedy było inaczej. A jeszcze spodnie mamy podobne. Nie, ale ogólnie czekaj, zatrzymajmy się na chwilę. Teraz lepiej. A możesz jeszcze trochę niżej? Nie, już porwę. Nie, weź puść tą rękę. Chciałem powiedzieć, patrzcie na te talie u Syl. Dzięki. No super, kurczę, to ubrałaś od razu. Moje treningi nie idą na marne. Sawa ciśnie mega na siłce i jest fit. No Lola też. Lola też. Syl może nie aż tak bardzo, ale zobaczcie. Są efekty. Czy ktoś jeszcze został na naszej liście? Nie. Lola na deser była, nasza babeczka torcika. Lola wisienka na torcie. Wisieneczka na torcie. Słuchajcie, to jest koniec. Naprzybierałam się jak głupia, bałaganu narobiłam totalnego, więc mam nadzieję, że chociaż ten filmik wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapki. Czekaj Syl, ja muszę powiedzieć, że mi się mega podobała ta konkurencja, że mogłem sobie tak pooceniać. Dzięki. Ja na początku trochę byłem taki, wiesz, zgryźliwy, no ale ogólnie... Kurczę, szapoba, czapki z głów. Byś jeszcze napisał szapoba. Powiedzieć to można, ale trudniej to napisać. Jeśli są tu jakieś nowe osoby, które nie subują kanału, to serdecznie zapraszamy do kliknięcia. Jeśli komuś się podobał ten filmik, to co robi? Jeśli chce oglądać twoje stylizacje, to wbija na Instagram. A! Już tym razem na twój Instagram, a nie kalki z czyichś Instagramów. No i zapraszamy do komentowania, jak myślicie, jak Syl wywiązała się z tego zadania. Mnie bardzo interesuje styl, który jest las, jak najbardziej wam się podoba. I co jest lepsze? Kopia czy oryginał? Tak. To co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!